16 ośrodków telewizji polskiej w TVP3. Gdańsk, 56 łóżek covidowych, 2 km rur gazów medycznych. Dziś szpital tymczasowy w Gdańsku rozpoczyna przyjmowanie pierwszych pacjentów chorych na COVID-19. Potrzeby są ogromne. Kielce, problem z kierowcami autobusów miejskich. Aż 10% z nich przebywa na zwolnieniu lekarskim. Przedsiębiorstwo komunikacyjne chce ograniczyć kursy, na co miasto się nie zgadza i chyba tak daleko nie zajadą. Szczecin. Mieszkańcy 3 zachodniopomorskich wsi blokowali drogę wojewódzką, aby zaprotestować przeciwko dziurom w jezdni. Wszystko przez ciężarówki wożące kruszywo ze żwirowni na budowę tras ekspresowych. Rzeszów. Na Podkarpaciu prawie jak w Australii. Z zagrody uciekł kangur Cezar. W dodatku albinos i rozpoczął wielką wędrówkę. Na szczęście przygoda zwierzęcia zakończyła się happy endem. Oglądaj informacje z Twojego regionu w TVP3.